Cześć, witajcie na moim następnym filmiku. Słuchajcie, dzisiaj chcę wam pokazać taki fajny gadżecik, jaki można zrobić na święta. Zbudowany z diod takich, no, typowo sklepowych, zimne, białe światło, kupione za 4 zł, żeby się nie rozdrabniać na sztuki. No i słuchajcie, co do czego do tego potrzebujemy. Dowolne diody, 10 sztuk, dwa rezystorki po 10 kg. O, teraz widać, jeden rezystorek ograniczający, ja mam akurat 230 ohmów. Potencjometr, w zależności od tego, jakie ograniczenie ma być, ja mam 10 kg. Kondensatorek 100 pico, przepraszam, tak, dokładnie 100 pico. Kondensatorek, tutaj mamy go 2,2 mikro. No i dwie kości. Nasz słynny generatorek, czyli 3 piątki. No i do tego tutaj mamy układzik 40, nie wiem czy to widać, 4017, płyteczka. No słuchajcie, malutka płyteczka, schematik ja wam pokażę. Polutujemy to w całość i zrobimy z tego super gadżecik. W sklepach takie gadżety są, ale są bardzo drogie, dlatego proponuję pokazać, co można zrobić, jak rozwiązać i zrobić coś fajnego. No i bierzemy się. No i tak, pierwsze piny mamy połączone. Dla mnie najlepsze rozwiązanie było ułożenie układu w ten sposób. No, dokładnie tak. Słuchajcie, co jest połączone? W kości generatora połączone jest czwarta z ósmą nóżką. To są po prostu zasilania. Tak samo jak i w tym 4017. Nóżka 16 jest na zasilaniu i one są po prostu połączone ze sobą, spięte. I oprócz tego jeszcze co? Słuchajcie, na drugiej stronie. I to mało miejsca będzie zajmowało. Nóżka 14 naszego tutaj przerzutnika połączona jest z trzecią nóżką generatora. O, tutaj widać to może, żeby to najmniej miejsca zajmowało. No i co? Bierzemy, łączymy to pierwiństwo dalej i zaraz się spotykamy. No i dobra, słuchajcie, tak wygląda to od góry. Tu mamy następny etap do połączenia. Co tu jest połączone, słuchajcie, naszego tutaj licznika, nóżka ósma, to jest masa i ją łączymy z masą tutaj naszego generatorka. Na pierwszej nóżce mamy masę, także w liczniku mamy połączoną, słuchajcie, nóżkę 13 z 15, tu już widać, może pokażę czymś. Tu jest nóżka 15, połączona z 13, z 8, bo te trzy nóżki są w liczniku połączone, 13, 15, 8 i pierwsza nóżka z generatora. To są nóżki, które idą do masy. No i łączymy dalej. No i tak, słuchajcie, jak mamy to już połączone, to następnym etapem, który trzeba zrobić, kondensatorek 100 pico trzeba przylutować do piątej nóżki generatora. Dokładnie, o, to jest piąta nóżka generatora, między masę a tą piątą nóżkę. Tam musimy go wlutować. U mnie tutaj masa jest, tak jak pokazywałem wcześniej, o, masa jest na tej 13, 15, 8 nodze licznika. No i od tego jest kondensatorek przylutowany, czyli tej masy do piątej nóżki generatorka. No i bierzemy się za generator teraz rezystorki. Słuchajcie, żeby iść za koleją, przylutowałem w pierwszej kolejności kondensatorek 2,2 mikro, o którym wspominałem wcześniej. Jest on wlutowany między masę a drugą i trzecią, szóstą nóżkę w generatorze. Tutaj mamy nasz generatorek. To jest jego szósta nóżka i druga. I te nóżki są ze sobą złączone. I do tego mostka jest podłączony kondensatorek. Czyli plusowa nóżka kondensatora idzie do drugiej, szóstej. A druga nóżka kondensatora, czyli ta minusowa, idzie po prostu do masy. Tutaj mamy masę puszczoną. O, dokładnie, to jest masa. Także słuchajcie, kondensatorek jest wlutowany
Szósta, druga nóżka połączone ze sobą, do tego kondensator i idzie sobie do masy. No zobaczymy, jaki efekt z tego wyjdzie. Lutujemy teraz dalej. No i tak, słuchajcie, żeby nic nam nie umknęło. Rezystorek 10 kg. O tu. Dajemy go między nóżkę szóstą i siódmą. Nie wiem, czy tutaj to widać będzie u mnie. On jest wpięty dokładnie tu i tu, między szóstą i siódmą nóżkę. I oprócz tego robimy jeszcze rzecz taką, od siódmej nóżki lecę sobie mostkiem, czyli 6-7 to jest rezystor. I od tej siódmej nóżki lecę sobie tutaj. I do tej siódmej nóżki, słuchajcie, mamy podłączony potencjometr. Malutki suwaczek, tu przednia nóżka. Podłączona jest, o ta. Podłączona jest właśnie do tej siódmej nóżki tu w generatorze. A druga tylna nóżka od suwaka przez rezystor 10 kg podpięta jest do masy. O, tu jest masa. I do tej masy jesteśmy wpięci przez 10 kg. Czyli rezystor wpięty jest do masy. Potem leci dalej sobie do suwaka. I suwak wchodzi do siódmej nóżki. No i dobra, na tym, słuchajcie, mamy cały generatorek gotowy. I teraz bierzemy się za diodki. No i tak, słuchajcie, jak modułek mamy polutowany, w następnej kolejności co potrzebujemy? Ja mam tu taki zestaw diod. Może znacie takie coś. O, kupione w sklepie na dwa paluszki. Na 3 V. Nawet już bez rezystora robią. No i słuchajcie, to są gwiazdeczki. Co prawda z tych gwiazdeczek można zdemontować. O, gwiazdeczki zrzucić. Mamy zwykłe diody, trójeczki. No i słuchajcie, co z tych trójeczek trzeba zrobić. Ja już tu sobie wstępnie przygotowałem. Zostawiam jeden kabel minusowy, czyli biegun ujemny, który będzie przez rezystor wpięty do minusa zasilania. A wszystkie plusy są poodcinane, tak żebym mógł sobie nawinąć drucika na tym przewodzie elastycznym. Pozostawiane są po prostu plusiki. O, przy pierwszej diodzie zostawiony plusik, minusik sobie leci dalej do następnej diody, od następnej plus odcięty i leci sobie dalej. Nie wiem, może wam to pokażę, żeby to widać było, jak mi się uda. No, bardzo się to plącze, kurka. No. Tu może to będzie widać. O, plus ten, który leciał tu do baterii. Jest plus, który leciał do baterii, jest odcięty. Ten, który leciał od tej diody, jest odcięty. No i słuchajcie, do tego potrzebujemy przewodzik miedziany. Cieniutki, który po prostu opleciemy na tym przewodziku. Ich musimy aż, słuchajcie, opleść 10. Do każdej diody musi lecieć oddzielny przewodzik. No i dobra, bierzemy się za owijanie drucika. I zaraz wam pokażę, co robimy z tym dalej. No i słuchajcie, żeby zrozumieć, o co chodzi. Na tym przewodziku, który jest oryginalny. O, ja sobie wykorzystałem jedną z tych żył. jako do sterowania tej diody. A druga, która leci dalej, tu do tej, jest już połączona z drucikiem. O, leci sobie drucik tu. I w ten sposób mamy tak. Podłączony biegun ujemny do rezystora. I pierwsza droga, pierwsza dioda i druga dioda. I teraz następny drucik będę nawijał sobie do następnej diody tu. O, tu do tej, żeby sobie ten przewodzik, który leci z następnej diody, tu ładnie sobie podłączyć. I tak lecimy z wszystkimi przewodzikami do końca. No i słuchajcie, przewodzik mamy zrobiony. Tak to mniej więcej wygląda. To jest cały przewodzik dookoła. No i słuchajcie, tutaj na końcu, jakbyśmy teraz tak dokładnie przeliczyli, mamy 11 przewodów do podłączenia. Czyli jeden od katody,
która pójdzie do rezystora, tutaj do płytki. No i od anody powinno być tych drucików 10. Także mamy wszystkich 11. No i co, słuchajcie, bierzemy się do łączenia, czyli katodę podłączamy już od razu do minusa i potem przez rezystor oczywiście, a resztę potem już będziemy łączyli do wyjść układu od nóżki bodajże pierwszej, jak dobrze pamiętam. 12 chyba jest tylko pusta, a resztę mamy w szeregu wszystkie, które są puste do podłączenia. No i bierzemy się. No i dobra, słuchajcie, płytkę mamy zmontowaną. Tak to wygląda. Teraz robimy sobie oględziny dokładnie, czy tam czegoś gdzieś tam niepotrzebnie się nie polutowało, coś się nie zwarło. Dobra, no i słuchajcie, tak wygląda przewodzik z drucikami. O, to jest cieniutki, słuchajcie, diody są trójeczki. Na końcu wiadomo, że jest najmniej. Nie powiedziałem o jednej rzeczy, słuchajcie, przewodziki te stosujemy, drudziki miedziane, które są emaliowane, którą emalię trzeba na końcach szczyścić, żeby polutować, ale dzięki temu możemy sobie zwijać w spiralkę i nie mamy jakiegoś tam zwarcia niepotrzebnego. No i dobra, słuchajcie. Aha, nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy. Przylutowałem sobie tutaj wyprowadzenie do zasilenia baterii 9-woltowej, czyli do masy i do plusa, tak jak to powinno lecieć. No i dobra, słuchajcie, bierzemy się za efekt końcowy, który sam nie wiem, jaki wyjdzie, ale teraz zobaczymy, nie wiem, czy ta bateria jest jeszcze dobra. O, chyba dobra. No i okej, zapinamy. I ta-da-dam. No i słuchajcie, mamy efekt końcowy. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Czyli iskiereczki sobie działają. No, co prawda mamy jeszcze widno, ale słuchajcie, to jest efekt, który chciałby mieć nie jeden na choince, migający, niezależny światełka, czyli takie iskierki, za które trzeba naprawdę zapłacić kupę kasy dzisiaj. I to wygląda bardzo ładnie. Słuchajcie, jeżeli byście chcieli zmienić jasność świecenia diod, to wystarczy ten rezystor, któryśmy zamontowali na masie, założyć po prostu większy, na przykład jakieś 560 ohmów zamiast 200, tak jak ja mam 230, i na pewno diody będą troszkę świeciły ciemniej, nie tak jasno. No, czas, wiadomo, do regulacji czasu mamy potencjometr, możemy sobie wyregulować długość świecenia. Słuchajcie, jeżeli was interesuje krótszy czas świecenia, to poeksperymentujcie sobie kondensatorami, które są. Tam jest kondensator ten 2,2, możecie sobie założyć jedynkę na przykład, zobaczycie, że ten efekt już jest zupełnie inny, ładowanie, rozładowanie, ale generalnie, słuchajcie, efekt jest bardzo ładny. Także jak się filmik podobał, twórzcie, róbcie, dzielcie się pomysłami. No i co, zapraszam, słuchajcie, do następnego filmiku. Łapka w górę, jak się podobało, subskrypcję sobie włączcie, ja tam co chwilę coś nowego dodaję, jakieś gadżety. No i do następnego filmiku, do zobaczenia. No i słuchajcie, wracając do tematu, tak wygląda to na choince. To właśnie oświetlenie zimne, takie iskierki gdzieś tam sobie migające. O. Tak to właśnie wygląda. A sobie tutaj modułek siedzi. No, bez obudowy co prawda na razie. Ale jest. No, także jeszcze raz dzięki, łapka w górę.